Pora na gorące pytania na naszej antenie. Maciej Wolny, witam państwa bardzo serdecznie. No i oczywiście mamy pierwsze gorące pytanie dotyczące kampusu Polska Przyszłości organizowanego przez Rafała Trzaskowskiego, ale oczywiście to jest w cudzysłowie, bo nie tylko Rafał Trzaskowski zajmuje się organizacją tego wszystkiego. Oczywiście o tym wydarzeniu, o tych gościach, o tematach, które są poruszane, sobie porozmawiam z moimi państwa gośćmi, którymi są pani poseł Karolina Pawliczak, Nowa Lewica. Pani poseł, kłaniam się pięknie, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora, witam pana posła i wszystkich państwa. I ja też pana posła witam, pan poseł Jarosław Rzepa, Polskie Stronnictwo Ludowe. Panie pośle, kłaniam się pięknie, dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj, drodzy państwo, rozpoczyna się ostatni dzień kampusu Polska Przyszłości. Pojawi się na nim między innymi europoseł Guy Verhofstadt, znany w Polsce na pewno ze swoich wypowiedzi. Jedni go cenią, drudzy wręcz przeciwnie. Będzie pan europoseł mówił o przyszłości Europy. Pojawi się Paweł Mateńczuk, pseudonim Nawal, mówiący o tym, jak cywil może przygotować się do konfliktu zbrojnego, ale również obecny będzie dzisiaj poseł Sterczewski czy posłanka Jachira. Wcześniej kampus odwiedzili Szymon Hołownia czy Władysław Kosiniak-Kamysz. No i teraz pytanie najbardziej oczywiste, pytanie też zgodne z naszym gorącym pytaniem. Czy kampus przyszłości, kampus Polska przyszłości to klapa czy sukces Rafała Trzaskowskiego, a może szerzej? Jak uważa pani poseł? Panie redaktorze, szanowni państwo, no najlepiej, jeżeli jest się osobiście na tego typu spotkaniach, uroczystościach czy imprezach, i wówczas można na bieżąco tak odczuć i te emocje, i to, co się tam dzieje. Ja przyznam szczerze, że tylko znam z relacji medialnych. A dlaczego pani poseł się tam nie pojawiła? Bo nie było zaproszenia, bo pani poseł nie chciała? Jak to wygląda? Nie, panie redaktorze, my mieliśmy w czasie weekendowym mnóstwo też różnych lokalnych imprez, między innymi Dożynki, oraz mieliśmy naszą konwencję edukacyjną, poświęconą głównie edukacji, temu i tym wszystkim problemom, które dzisiaj edukację dotyczą. Stąd nieobecność liderów na tym kampusie. No a ja lokalnie też działam, jestem tutaj w regionie u siebie i no i po prostu nie pojechałam. Nie wiem, czy było takie zaproszenie ogólne, czy też indywidualne dla Lewicy. Natomiast wiem, że była nasza młodzieżówka, uczestniczyła dość aktywnie w różnego rodzaju panelach. O tym sobie porozmawiamy jeszcze, pani poseł. Na pewno była. Ale jeszcze pozwolę sobie dokończyć i odpowiedzieć na pytanie, panie redaktorze, bo ja uznaję, że to wydarzenie było takim bardzo pozytywnym sygnałem. Po pierwsze, że wokół młodzieży można skupić liderów opozycji i te dyskusje, te rozmowy, te panele w mojej ocenie też były bardzo i konkretne, i bardzo potrzebne, i oczekiwane przez młodzież. I każde spotkanie z młodzieżą, żeby była jasność, jest wartością samą w sobie. Także odbieram to bardzo pozytywnie. Bardzo pozytywnie, że to pozytywny sygnał. Chyba pani poseł wszystko robiła, żeby nie powiedzieć, że to sukces Rafała Trzaskowskiego. No nie wiem, czy tylko pan Rafał Trzaskowski stoi za organizacją, bo już sam pan redaktor na początku powiedział, że wiele osób się w to angażowało. Na pewno jest twarzą, jest tym pewnym symbolem kampusu. Jest liderem. Wiem też i widzieliśmy, że wiele osób zaangażowanych w taką aktywną politykę Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej uczestniczyło w tym kampusie. Także myślę, że to jest, jeżeli można byłoby traktować to w kategoriach sukcesu, to całej formacji. Panie pośle, sukces, porażka, klapa. Jak pan sądzi, jak pan ocenia ze swojej perspektywy? Czy pan się interesuje kampusem Polska Przyszłości? Bo na przykład Marek Sawicki, też przecież z Polskiego Stronnictwa Ludowego, mówił na naszej antenie, że w zasadzie to interesuje jakieś tam grono wyłącznie polityków, nikogo więcej. Znaczy się, sama organizacja takiego wydarzenia dla tej grupy, a przypomnę, że to są jednak ludzie, którzy bardzo często zmieniają albo mają bardzo, bardzo krytyczne podejście do polityki, nie jest przedsięwzięciem łatwym. I z tego punktu widzenia kolejna organizacja tego rozmachu, tej wielkości wydarzenia, dla mnie jest organizacyjnie na pewno sukcesem. Patrząc na tematykę, myślę, że dotyka przede wszystkim tego, co młodzież i młodych ludzi dzisiaj interesuje, na co politycy czasami są zapędzeni nawet w róg, często mają bardzo niewygodne te pytania tam zadawane. I wydaje mi się, z tego punktu widzenia jak najbardziej tak. Widać, że Prawo i Sprawiedliwość w żaden sposób nie może dotrzeć do młodych ludzi, a jednak ta scena opozycyjna potrafi to robić, chociaż wcale też nie jest to takie łatwe.
Z tego punktu widzenia my jako PSL tam byliśmy, bo trzeba powiedzieć, że wśród uczestników tego kampusu to byli zwolennicy, to też ci, którzy patrzą na politykę bardzo szeroko, nie tylko przez pryzmat Platformy Obywatelskiej, ale również Polskiego Stronnictwa Ludowego, i dlatego tam byliśmy i rozmawialiśmy z tymi ludźmi, ponieważ warto szukać w młodym pokoleniu poparcia, ale jednocześnie słuchać tego, czego oni oczekują dzisiaj od nas, po to, żeby nie tylko byli aktywnymi wyborcami, ale jednocześnie, żebyśmy tą przyszłość budowali właśnie dla nich, bo oni dzisiaj często mówią o tym, co my mówimy, od powodzi do powodzi, czy od suszy do suszy, czy od kryzysu do kryzysu, a oni chcieliby od nas usłyszeć dzisiaj konkretne rozwiązania, konkretne propozycje, i ten, kto im to zaproponuje, myślę, jest w stanie ten głos ich w przyszłości uzyska. Panie pośle, czy Polskie Stronnictwo Ludowe zazdrości Rafałowi Trzaskowskiemu kampusu w takim razie? Czy to jest kwestia zazdrości? Myślę, że no to też jest kwestia możliwości finansowych, takich możliwości finansowych, bo wiemy, że przecież to kosztuje, to sporo. Polskie Stronnictwo Ludowe nie ma, ale jeżeli dostaliśmy zaproszenie do współuczestnictwa, nasi liderzy tam byli, skorzystaliśmy z tego zaproszenia po to, żeby z nimi po prostu się spotkać i rozmawiać. Panie pośle, o tych możliwościach finansowych mówił też poseł Solidarnej Polski, pan Janusz Kowalski, mając jednak zastrzeżenia właśnie do tych kwestii, bo tutaj może Polskie Stronnictwo Ludowe nie postarało się o odpowiednich sponsorów. Posłuchajmy, co na temat tych sponsorów tego wydarzenia mówi właśnie poseł Janusz Kowalski. Dlaczego Niemcy płacą za kampus Polska event Rafała Trzaskowskiego, wiceszefa Platformy Obywatelskiej? Dwie niemieckie fundacje polityczne, Konrad Adenauer Stiftung oraz Heinrich Bolt Stiftung, które są również pośrednio finansowane z budżetu federalnego Republiki Federalnej Niemiec, finansują przedsięwzięcie Rafała Trzaskowskiego, duży event w Olsztynie, który dzisiaj się rozpoczyna. Dlaczego? To proste. To jest inwestycja Niemców, państwa niemieckiego, w Platformę Obywatelską. Niemcy liczą na to, że Platforma Obywatelska wygra wybory parlamentarne w roku 2023 i powstanie proniemiecki rząd Donalda Tuska. Pani poseł, czy rzeczywiście Niemcy, inwestując w kampus Polska przyszłości, inwestują w Platformę Obywatelską, w zwycięstwo Platformy Obywatelskiej w nadchodzących wyborach parlamentarnych? Nawet nie wiem, jak skomentować słowa pana Kowalskiego, który mówi bardzo dużo. Oczywiście wiele treści w tych słowach zwykle nie ma, często kłamie, oszukuje, a przede wszystkim to jest główny jego cel, żeby skłócać, siać nienawiść, siać czy wylewać taki jad na naszych sąsiadów. Już nie wspomnę o opcji opozycyjnej, bo no taki ma cel, takie ma założenie w polityce pan Kowalski. Jest taka zasada, że partie zaprzyjaźnione, partie siostrzane czy partie bratnie wspierają się, wspomagają się w ramach oczywiście naszych unijnych kontaktów. Jeżeli tego typu kampus został zorganizowany, już przypomnę, po raz drugi, i była możliwość wsparcia tutaj ze strony innych organizacji czy podmiotów w ramach oczywiście obowiązujących przepisów prawnych, bo nie sądzę, żeby tam były jakiekolwiek nieścisłości czy nieprawidłowości w finansowaniu tego wydarzenia, to dlaczego nie? Natomiast ja absolutnie nie doszukiwałabym się tutaj jakiegoś drugiego dna, bo pan Kowalski słynie z tego i mówi często o ograniczaniu naszej suwerenności przez inne państwa. Ale też ma pan poseł do tego prawo. Ma do tego prawo, ale panie redaktorze, no są granice głupoty. To znaczy, ja mam w sobie zawsze, i myślę, że odpowiedzialni politycy powinni mieć odpowiedzialność za słowo. Granice głupoty, hipokryzji. No niech pani poseł, jedni by powiedzieli, tak jak pani poseł, że być może to jest głupota, szukanie teorii spiskowych, inni by powiedzieli, właśnie, że to są fakty i pewna dociekliwość. No tak, ale o ile faktem jest wsparcie i pomoc tutaj finansowa w organizacji tego wydarzenia, o tyle teoria spiskowa na zasadzie przejęcia części, bo ja nie wiem, do czego pan Kowalski zmierza. Czy to chodzi o to, że
młodzież skupiona na kampusie przejmie tą indoktrynację, o której on mówi, czy indoktrynację niemiecką i tworząc w przyszłości politykę w Polsce będzie proniemiecka na zasadzie takiej, że rząd niemiecki będzie miał wpływ na działania tutaj w Polsce. Ja po prostu tych teorii spiskowych kompletnie nie przyjmuję. Kompletnie. No tak, pani poseł, ale z drugiej strony mamy wypowiedź pani szefowej Komisji Europejskiej, pani Urszuli von der Leyen, do Donalda Tuska, obecnego lidera Platformy Obywatelskiej. Jak się następnym razem zobaczymy, to mam nadzieję, że będziesz premierem. Ja myślę, że takie słowa, życzenia powodzenia, sukcesów nie są nic i nie były niczym złym. I chcę jeszcze to już zwrócić się bezpośrednio do pana Kowalskiego, bo być może słucha naszej audycji, ale w ogóle do polityków prawicy. Żadna władza nie jest dana raz na zawsze. Oni się tak strasznie boją oddać władzę. Oczywiście wszystko to się odbędzie w ramach demokratycznych procedur. Mam nadzieję, że nic złego się nie wydarzy. Natomiast kurczowo trzymają się tej władzy i boją się, że ktokolwiek może ją przejąć. Pan poseł Jarosław Rzepa. Otóż może się tak wydarzyć. Chcę to bardzo wyraźnie powiedzieć. I oby tak się stało. Szanowni państwo, myślę, że z retoryką posła Kowalskiego my już się bardzo mocno oswoiliśmy. Ona jest tylko i wyłącznie nastawiona przez kilka ostatnich miesięcy. To był Donald Tusk. Teraz jeszcze wybrzmiewa bardziej element niemiecki, ale tego już nikt naprawdę nie kupuje. Natomiast ci, którzy organizują różnego rodzaju przedsięwzięcia, szukają sponsorów z różnych stron. To, że udało im się pozyskać środki, ja w tym nie widzę nic złego, ponieważ nie widzę w programie kampusu cokolwiek, co by wymagało właśnie zwrócenia uwagi na to, że w jakikolwiek sposób od czegokolwiek jesteśmy zależni. To tak samo jak pozyskujemy środki w ramach współpracy partnerskiej między poszczególnymi krajami. Niektóre projekty realizujemy bezpośrednio ze Szwedami, choćby czy z Niemcami i co? I wtedy też możemy sobie tak... Tak, panie pośle, ale ja bym tutaj trochę wszedł w polemikę z panem posłem, bo z jednej strony ja też sobie przejrzałem ten program Kampusu Polska Przyszłości. Trzeba powiedzieć, że ten program i tematy, które są tam zawarte, są naprawdę różnorodne, zaskakująco różnorodne i bardzo ciekawe momentami. Ale z drugiej strony, to jest być może tylko moje wrażenie, że dobór ekspertów w pewien sposób kierunkuje całą debatę, no raczej w jedną stronę. Nie, ja myślę, że on kierunkuje przede wszystkim na to, co interesuje dzisiaj, co interesuje młodych ludzi. Te pytania są bardzo trudne. Ja rozmawiam ze swoją córką, która przysłuchuje się tym obradom i ona mówi, że tato, szkoda, że mnie tam nie ma, bo chętnie bym chciała usłyszeć odpowiedzi na te pytania, które również mnie nurtują. Ona jako młody człowiek zadaje dzisiaj mi pytanie, choćby tato, no kończę studia i wszyscy, ktokolwiek chce rozpocząć pracę, oczekują ode mnie doświadczenia. W jaki ja sposób mam po studiach uzyskać doświadczenie i móc możliwość rozpocząć pracę? Już nie mówiąc o mieszkaniu, o innych sprawach. Ale to panie pośle, te kwestie, które się gdzieś powtarzają. Ja też przed takimi wyzwaniami, takimi pytaniami stałem, kiedy rozpoczynałem, czy miałem ten czas właśnie po studiach, szukając już pracy na poważnie. Ale jeszcze ostatnie pytanie do pani poseł. Czas nas goni, musimy kończyć. Czy Lewica unika tego kampusu? Bo pani poseł mówiła o dożynkach. Ja mówiłem, że do tego tematu jeszcze wrócę, o tych młodzieżówkach Lewicy na kampusie. Czy Lewica unika kampusu, bo się boi? Takie słowa padły ze strony głównego organizatora Kampusu Polska Przyszłości, posła Koalicji Obywatelskiej, pana Sławomira Nitrasa. W ubiegłym roku wszyscy dziwili się, że są tu młodzieżówki Lewicy, a dziś czują się jak u siebie. Ale liderów Lewicy nie ma, pada pytanie do pana posła. Bo się boją, pan poseł odpowiada. Jak pani na to zareaguje, jak pani na to odpowie? Odpowiedziałam trochę wcześniej, pani redaktorze, że mieliśmy konwencję dotyczącą edukacji, właśnie również z młodzieżą. Było kilkaset młodych osób. Czyli się nie baliście? W Ślesinie, w Konińskim. Nie, nie boimy się. Uważam, że w takich gremiach należy uczestniczyć. A wasze młodzieżówki czują się już jak u siebie u Trzaskowskiego? Ja się cieszę, że były młodzieżówki, aktywnie uczestniczyły w wielu panelach, a przede wszystkim w panelu dotyczącym in vitro. Ja jeszcze tylko nawiążę, panie redaktorze, bo pan mówił o tej przestrzeni tematycznej. Ona była dość szeroka, dość obszerna. Duży tak wybór gości, ale duży wybór panelistów, osób, które prowadziły to wydarzenie. To tylko świadczy o tym właśnie, że tak szerokie jest zainteresowanie młodzieży, że młodzież czuje, że może być odpowiedzialna za przyszłość. Tutaj jest obywatelska i tylko to należy pochwalić, a nie
ganić tego typu wydarzenia. Tutaj się bardzo cieszę. Musimy postawić kropkę. Dziękuję państwu za rozmowę. Właściwie przecinek, bo za momencik w tym samym składzie widzimy się ponownie na antenie telewizji w Polsce.pl. Oczywiście gorące pytanie będzie zgoła inne, więc zachęcam do tego, żeby pozostać razem z nami.